Cześć! Dzisiaj będzie mega wartościowy materiał. Porozmawiamy między innymi, dlaczego scena to nie talerz ze spaghetti, dlaczego kable to nie makaron. No właśnie. Dzisiaj będzie odcinek dla tych którzy świadczą usługi muzyczne, pracując na scenie. Mowa tutaj głównie oczywiście o branży weselnej, czy też e, popularnie zwanej branży chałturniczej, bo jak wiecie, ja z takiej branży też się wywodzę. Ja nazywam się Strużycki Jerzy, a ty oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway i niech to będzie pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Poradnik chałturnika. Zapraszam serdecznie. I tak. Jestem świadomy, że każdy jakoś zaczynał i być może każdy z Was będzie zaczynał, dlatego oglądając ten odcinek macie pole position i możecie zacząć lepiej. No a jak każdy kiedyś zaczynał, to spójrzcie na tego Jurka. To gdzieś 2010 rok. Nieźle, prawda? No właśnie, ale ten Jurek. Cały czas chciał się uczyć, cały czas chciał się kształcić i nigdy się nie poddawał i nigdy się nie poddaje. Dzięki temu, że całkiem staram się mieć otwarty umysł, jestem otwarty na nowości, na nowinki, dużo czytam, dużo się szkole, dużo się uczę. Jak ten jeden nasz sławny, który ciągle się uczy w autobusie, w pracy, w pociągu, jak chodzi, jak pływa, to też się uczy. No właśnie, to można powiedzieć, że jestem tutaj, gdzie jestem, i chciałbym tym moim całym. Ponad 11-letnim doświadczeniem w pracy scenicznej, trochę się z wami podzielić. I w tym miejscu chciałbym, żebyście otworzyli swój umysł, jakkolwiek to znaczy, i przestali być w końcu zaszufladkowani na jeden cholernie głupi i nieakceptowalny totalnie przeze mnie tekst. Pod tytułem: Klient i tak nie zwraca na to uwagi. A guzik, prawda? A to co? Plantacja koperku? Bo właśnie zwraca. Wielu klientów podchodzi do mnie podczas pracy, po pracy, czy jak wrzucam zdjęcia, mówię, mierzy, rewelacyjne oświetlenie, fajnie to wszystko wygląda. Nawet wypiszecie w komentarzach, ale masz fajnie położone kable, nic się nie pląta pod nogami. No właśnie, czyli jednak się da. I w tym odcinku porozmawiamy właśnie. O wyglądzie scenicznym. O tym, że kilka mniejszych, pomniejszych detali wpływają na największy detal, jakim jest wygląd waszego zespołu, waszej, waszego stanowiska dj na scenie. I okej. Okay. Jestem świadomy, że super zespół, który rewelacyjnie gra muzykę, gra na żywo, czy też mniej na żywo, czy też super prowadzi wokalnie, czy ma super gadane, czy ma rewelacyjnego wodzireja, zawsze się obroni. Zrobi super imprezę i super wesele, super imprezę, super no dancingi, a ja jestem tego mega świadomy, natomiast zawsze można lepiej. I w taki sposób chcę, żebyście do tego odcinka podeszli. Więc porozmawiamy sobie o ułożeniu przewodów na scenie, porozmawiamy sobie o symetrii, porozmawiamy sobie o troszkę o zestawach nagłośnieniowych, o innych, pomniejszych aspektach, a najlepsze, pokażę Wam po prostu z życia wzięty przykład, i na tym przykładzie podpowiem Wam kilka rzeczy, jakie można zrobić lepiej. Pierwszy aspekt, jaki chciałbym z Wami poruszyć, to tak zwane planowanie rozłożenia. Każda sala jest inna, każdy dom weselny jest inny, każde miejsce dla zespołu jest inne, jedne są duże, drugie są małe. Raz można rozłożyć się szerzej, raz można rozłożyć się wężej, czasami można pozwolić sobie na rampę nad głową, czasami musi być z tyłu, sami wiecie, jakie warunki mieliście. I teraz taka bardzo ważna kwestia. Kiedy wchodzicie na salę. Powiem tak, generalnie ja nie praktykuję jeżdżenia tam 2-3 dni wcześniej i zobaczyć sobie, co jest 5, chociaż kto ma czas, to można yy, i polecam nawet. Natomiast ja nigdy tego nie robiłem. Zawsze badałem sobie zdjęcie, prosiłem gdzieś tam klientów, żeby mi wysłali zdjęcie, jak wygląda sala, gdzie tam jest miejsce dla zespołu i tak dalej. Natomiast wasza rola w tym, aby wejść na salę i pomyśleć troszkę, w jaki sposób rozłożyć wasz zespół. Jak najlepiej się da. I co to znaczy, jak najlepiej się da? Słuchajcie. Najważniejsza kwestia to jest symetria. Kiedy patrzy się na Was, przypuśćmy, macie zespół 4-5 osobowy, tak? Na środku stoi perkusista. Po lewej stoi gitarzysta pierwszy, po prawej stoi basista. Wokalistka stoi na przykład na froncie, czy też dwóch wokalistów z boku siedzi klawiszowiec. Za wami jakaś, e, jakaś fajna rampa, może czarna kotara z LEDami, czy jakieś e, stojące wieże z, 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 z mrugającymi e, blinderami, czy, czy innymi e, LED-barami, pixelbarami, z czymkolwiek. Wygląda to mega fajnie. A nie fajnie wygląda wtedy, kiedy wy jesteście tak pokompresowani, jakaś reklama rzucona z boku, koloro, ko, kolorowy roll yy, wyglądający jak z cyrku, wokaliści stają sobie z boku, instrumentaliści z boku, a po środku to nie wiadomo co jest, bo też takie rzeczy widziałem. I ja jestem tego świadomy, że mówię, każda scena jest inna, natomiast najważniejsza kwestia to taka, że wchodzicie na scenę, pomyślcie, i tutaj nie chodzi tylko o rozłożenie Was, jako członków zespołu, ale także Waszego podstawowego sprzętu. Spójrzcie, gdzie są gniazdka. Zróbcie sobie test prądowy tych gniazdek. O testerze gniazdek prądowych było tutaj. Tu jest karta. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało i jak to urządzenie wygląda. To jest urządzenie do sprawdzenia uziemienia przewodu ochronnego w kontakcie, bo jak tego przewodu nie ma, to teoretycznie nie powinniście się do takiego kontaktu, broń Boże, podłączyć. A wy piszecie, żebym sobie odłączył uziemienie w genosiach brumi nie? No właśnie. I teraz, jeśli widzicie, że gniazdka są po jednej stronie, to logicznym jest, że w tamtym miejscu ustawiacie cały system zarządzania, przypuśćmy, prądowego. Czytaj, końcówki mocy, mikser, jeśli macie to w jednym raku. A dlaczego? Dlatego, żeby ciągnąć tam jak najmniej przewodów. I ustawiacie sobie w rogu Taką skrzyneczkę waszego raka. Tam macie, nie wiem, listwy zasilające, czy macie swoją rozdzielnię prądową, a zespół, który się rozkłada. Ciągnie sobie przewody jedną stroną, czy też drugą, tak żeby to wszystko było bardzo fajnie połączone. Jak ta końcówka jest przy ścianie, często można ją zasłonić kotarą, czy też rolapem. Może macie mikser w innym miejscu, może klawiszowiec go obsługuje, czy, czy, czy ktoś inny. No, może macie realizatora, co się rzadko zdarza. Najważniejsze jest to, żebyście to wszystko dobrze rozplanowali, dobrze ułożyli na scenie, żeby, żebyście stanęli przed, tym, przed tą sceną i wyobrazili sobie, że jesteście. Prawie, że na koncercie, że to wszystko jest dobrze przemyślane. A nie takie narzucane na tej scenie. Już nie mówię o tych efektach oświetleniowych, o których będzie za chwilę. To jest kolejna rzecz. Symetria względem sceny, symetria względem osi sali, symetria względem może stołów, może gości. Obierzcie sobie jakiś punkt orientacyjny, według którego się po prostu rozłożycie. Najlepszy punkt orientacyjny na sali to oczywiście środek sceny, no i kontakt z młodą parą wzrokowy. Ja zresztą nie świadczę usług na salach, na których nie ma kontaktu z gośćmi weselnymi i z młodą parą. Czytaj salę w pałacach dwu częściowe, że gracie w jednej sali, bawicie się w drugiej, czy siedzicie w trzeciej, mnie się to totalnie nie podoba i stwierdzę, że nigdy nie dało się dobrze wesela mega rozkręcić, ale to jest temat na inny odcinek i na pewno o tym będzie. Więc najważniejszy punkt to planowanie rozłożenia, rozłożenie symetryczne, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Druga rzecz, o której Wam teraz opowiem, która mega mnie drażni, jak obserwuję pewnego rodzaju zespoły, zresztą przygotowując się do tego odcinka, troszkę przewertowałem YouTube'a i powiem Wam tak, jest dużo lepiej niż 5 lat temu. Świadomość Was, nas, hałturników, naprawdę wzrosła, ale dalej można spotkać ludzi, którzy nie przywiązują uwagi do Jednolitego, nowoczesnego designu na scenie, bo tak właśnie nazwałem punkt drugi, o którym chciałbym Wam teraz opowiedzieć. No właśnie, co to znaczy? Słuchajcie, dla mnie widzę to w ten sposób: dwie szkoły. Pierwsza szkoła to ludzie, którzy przywiązują uwagę do wyglądu scenicznego wygląda to całkiem spójnie najważniejsze nowocześnie czy też w stylu retro bo jest. Kilka tematów, nie musi być to wiadomo, pełne ciekłokrystaliczne, plazmowe wyświetlacze. Może być to stanowisko retro z retrolampami, z ciepłym światłem. Możecie mieć kilka typów stanowisk. Ja to mega szanuję i doceniam. Najważniejsza to w tym wszystkim jest spójność. A druga szkoła to taka szkoła, gdzie widzę te zespoły, najczęściej pełne składy, do tego najmniejszą uwagę przywiązują, że każdy przyniesie coś z garażu, jeden przyniesie e, jakiegoś, e, jakiś kogut z Żuka stary, drugi discożarówkę, trzeci disco kule, czwarty jakiś laserek, e, piąty weźmie poobdzierane statywy wujka Zenka z lat 80., bo te statywy są niezajebliwe przecież i oni grali na tym do dzisiaj. A te statywy są tak poobdzierane, że po prostu patrzeć na to się nie da. I właśnie tutaj takie detale, które znowu tworzą spójną całość. Jednolita kolorystyka. Wiadomo, że sprzęt głównie jest koloru czarnego. Przewody są czarne, prawda? Nie białe, nie przedłużacze białe. E, statywy, jeśli macie czarne, to zadbajcie o to, żeby one nie były poobdzierane, po, porysowane mega. Puszka czarnego matowego sprayu kosztuje 20 zł. Zawsze można je przed sezonem odświeżyć, zawsze będą wyglądały ładniej i atrakcyjniej. Wasze tałery pod głowy ja mam malowane na czarny proszko, metodą proszkową na czarny mat, bo też pytacie, gdzie można kupić czarne taury. Słuchajcie, to jest kwestia, tylko kilkuset złotych od sztuki można sobie to pomalować. Ja wiem, że nie każdego stać, bo to są detale, ale te detale tworzą piękną całość. I tutaj również chciałbym poruszyć temat. O sprzęcie z tej samej epoki. To znaczy, przypomnijcie sobie, jak wyglądały 20 lat temu reflektory typu PAR. Takie teatralne, srebrne, obudowy, takie e, e, odbłyśniki, od bo to były reflektory żarówkowe, a jeszcze często była taka przesłonka kolorowa, która robiła kolor, bo była zwykła żarówka, te przesłonki się zmieniało, prawda? E, potem weszły troszkę nowsze reflektory, i do dzisiaj takie urządzenia niestety spotykam na scenie. A potem. E, człowiek wpadnie na pomysł i kupi sobie dwie głowy ruchome, jakieś tam, przypuśćmy najtańsze 60-watowe bez super pryzm, postawi je gdzieś w rogu na podłodze, a potem człowiek dokupi sobie jeszcze jakieś rewo 4, powiesi tam w rogu, potem powiesi drugie, jakieś double derby położy, kolega położy disco kule, bo kupił z Aliexpress na wyprzedaży i to wszystko zaczyna wyglądać trochę jak wiocha. Więc... Zamiast dokładać co chwilę jakiś urządzeń przez jakiś okres czasu, wstrzymajcie się na chwilę, odłóżcie pieniądze, odłóżcie środki, kupcie jeden raz, a porządnie niech to wszystko wygląda całkiem spójnie, doskonale wiecie w tym momencie o co mi chodzi, o mieszanie sprzętu z różnych epok, bo po prostu niektóry sprzęt na scenie dzisiaj wygląda jak epoka lodowcowa, a zaraz na statywie stoi Genos za 20 tysięcy złotych i ruchome głowy po kilka tysięcy, a tu wiszą jakieś yy, teatralne reflektory z przesłunkami naraz. To totalnie nie wygląda dobrze. Lepiej mniej, ładniej, atrakcyjniej. Minimalizm też jest fajny. Szczególnie, kiedy jest przemyślany i ułożony po prostu ze smakiem. I takiego Smaczku wyglądu scenicznego też Wam życzę i to jest bardzo potrzebne. Kolejna kwestia przy tym nowoczesnym i spójnym wyglądzie to kwestia nagłośnienia. Nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego mieszacie różne systemy nagłośnienia naraz. To znaczy, dlaczego to podejrzewam? Bo jest przecież głośniej, bo macie za słaby zestaw nagłośnienia, który pokryje za małą liczbę osób i boicie się tego, że po prostu nie będzie Was słychać, dlatego dokładacie. I teraz kolega przyniósł jedną paczkę aktywną beringera, drugi postawił HK Audio, no a jeszcze jakieś malutkie źródełka na dole postawicie sobie na ziemi, robiące jako bas i tak dalej. Słuchajcie, najważniejsza metoda w tym miejscu jest taka, że po pierwsze wygląda to wstrętnie, to jest raz, ale druga kwestia jest taka, że źródeł typu point source, typu źródeł punktowych, nie stakujemy ze sobą, chyba że są do tego zaprojektowane, mają zmienne geometrie, rozproszenia i tak dalej. Natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o sprzęty różnych firm na różnych przetwornikach. Poczytajcie sobie o zjawisku tak zwanego filtra grzebieniowego, co się zaczyna dziać. Wasz dźwięk, Wasz wokal w pewnych miejscach sali staje się po prostu nieczytelny, coś zanika, coś się wzbudza, gdzieś jest coś głośniej, tu coś kuje w ucho, tu jest coś za ciszej, tu jest coś za cicho i nie dość, że to bardzo źle wygląda, to bardzo źle brzmi, to brzmi dużo gorzej niż byście postawili naprawdę jedne mocniejsze paczki i zamiast dokładać drugie, trzecie paczki naraz, bo ja to naprawdę widzę do dzisiaj, postawcie dwie Fajne, konkretne satelity, jeden duży bas albo dwa duże czy też mniejsze basy, złączcie je razem ze sobą na środku. Niech to tworzy ładną symetrię i będzie pięknie, klarownie i czysto grało. A jeśli już jesteśmy przy tych paczkach, czy przy tych nadstawkach, jak to można powiedzieć, to pamiętajcie, że kolumn nie kładziemy na ziemi na podłodze, bo jak postawi się przed tymi kolumnami rząd ludzi, to ten drugi, trzeci i piąty z tyłu nie słyszy już. Poprawia nic, no. Czyst, czystość i klarowność sygnału znika. Paczki ustawiamy na statywach w taki sposób, żeby mid czyli ten głośnik średnio-tonowy, że tak go nazwijmy, w systemach trzydrożnych grał. Komuś w pierwszym rzędzie w czoło albo troszkę wyżej nad czoło, a driver, czyli wysokie częstotliwości szły dalej. I te paczki, oczywiście, no niewielu producentów, znaczy w sumie to już wielu producentów, czy też są statywy, można kontować. Jak macie długą salę, to paczki można postawić wyżej, delikatnie pod kątem. Zawsze nawet postawicie lepiej pod kątem, wtedy się. Dźwięk lepiej rozchodzi i tak się nie rozprasza. I jeśli macie salę w prostokąt, bo tak najczęściej gramy, to paczki stawiacie całkiem szeroko po lewej, po prawej stronie sceny i delikatnie kątujecie do środka, tak aby linia przecięcia dźwięku spotykała się gdzieś na środku sali albo ciut przed tym środkiem w stronę sceny. Wtedy zapewnicie sobie najlepsze pokrycie dźwiękiem i najlepsze efekty zrozumiałości Waszego wokalu, Waszej mowy, prezencji, muzyki etc et Trzeci, bardzo ważny punkt. Nazwałem to przemyślane oświetlenie. I o ile przed chwileczką rozmawialiśmy o wyglądzie tego sprzętu o mieszaniu sprzętu z różnych epok, tak pamiętajcie, że ten sprzęt generuje jeszcze efekt świetlny. No bo po co mamy światło? Po to, żeby oświetlać parkiet. I też często widzę taką cholerną zasadę, że zespół pięciosobowy na przewozi świateł i świeci wszystko na siebie. Do cholery, to jest koncert? A co z, z gośćmi? Jakiś efekt taneczny? Może pan kamerzysta, operator, przepraszam, chciałby mieć jakieś fajne materiały, jakieś fajne wiązki światła skierowane w młodą parę, kiedy wyjeżdżają z tortem? No właśnie. Pamiętajcie, że te światła świecą w jakiś sposób i jeśli będziecie mieszać różnego typu sprzęty z różnych epok i nieprzemyślane rozwiązania, to uzyskacie efekt po prostu wiejskiej remizy i tak zwanych dożynek. A tego byśmy nie chcieli, bo dożynki to można zrobić sobie na poprawinach, to znaczy dożynać gości, którzy jeszcze się nie wymęczyli i grać im Polkę w 240. Taki, Taki żarcik. A tak serio to... Chodzi o jedną bardzo prostą rzecz. Lepiej mniej urządzeń, ale konkretnych. To znaczy, nie wieszamy znowu trzech e, parów dwóch jakiś double derby, trzech disko kul na ziemi, dwóch disko żarówek i jakiegoś mrugającego laserka, bo to wygląda wstrętnie. A jeszcze do tego pan operator, który e, lata sobie z kamerą po sali, ciągle ma jakieś kolorowe kółeczka, jakieś kreseczki na tych ludziach na twarzach, to wygląda po prostu źle. I nawet nieświadomie psujecie materiał i pracę nie tylko sobie, ale również film waszym klientom. I goście... E, może na samym początku nie zwracają uwagi, ale po tym jak oglądałem film, jednak coś zaczyna nie pasować. Nawet często pan operator zwraca uwagę klientom, że no nie był w stanie wykręcić nic lepiej, bo ten zespół ma jakieś mrugające światełka z remizy. Nie mówię już o używaniu jakichś wiejskich laserów, które mogą zresztą uszkodzić matryce aparatów, więc tego też unikajcie. Lepiej słuchajcie postawić sobie, jak chcecie tanio, to kupcie... Osiem parów. Zróbcie do tego jakiś program ze sterowaniem. Słuchajcie, kontroler DMX najtańszy kosztuje 200 zł. Do tego darmowy program, chociażby freestyler. Zróbcie sobie jakiś piękny program, jakąś fajną tęczę, jakieś kilka strobo. Sterujcie tym światłem w rytm muzyki. Budujcie napięcie, budujcie emocje, budujcie energię i zróbcie z tego fajne, weselne show. Jeśli rozmawiamy o w sprzętach z wyższej klasy postawcie dwie albo cztery ruchome głowy, ustawcie je na wieżach czy postawcie je na rampie, podświetlcie sobie z tyłu scenę jakimiś ledbarami trzema w jeden kolor, ale niech te ledbary nie robią dyskoteki, niech one nie mrugają jak stroboskopy, bo idzie cholera dostać epilepsji, jak się na to patrzy. Widzę i nie mogę tego znieść. Jak wieszacie reflektorki, pary, kulki, double derby wszystko chodzi w automacie, mruga to w stroboskop, robi to po prostu wstrętne wrażenie idzie się nabawić epilepsji, jak się na to patrzy. I ja, jako, bo jako gość wesenny, po prostu, mając taką wiedzę, jak mam teraz, a nawet i nie, chyba bym za długo tam nie wytrzymał. Lepiej minimalizm, mniej urządzeń, jakieś ruchome głowy. Konkretnie fajna pryzma, dobra wiązka światła, delikatna mgiełka. Rewelacyjne efekty można uzyskać, słuchajcie, na zdjęciach. Zresztą, kto ogląda moje daily, ja mam dwie ruchome głowice, na mały zestaw cztery ruchome głowice, na duży zestaw z ośmiokrotną pryzmą. Y i to robi naprawdę rewelacyjną robotę. Do tego dwie czy cztery pionowe LED-bary, które robią nam światło łoż, czyli rozmyte, kolorowe i naprawdę fajna, mocna wiązka światła. Nawet mieczyki świetne możemy robić. No cuda na kiju, tylko trzeba chcieć mieć wyobraźnię. I ja jestem świadomy, że każdy dysponuje innym budżetem, natomiast na miarę każdego budżetu da się zrobić fajny, spójny zestaw oświetleniowy. I mówimy tutaj o kwotach dwóch, trzech tysięcy złotych. Można za 20, można za dobrze, już można za 10-15 tysięcy, naprawdę. Nie są to jakieś mega pieniądze, gdy za jedno wesele zarabiacie 2-3 czy 5 tysięcy. Szybko się zwraca, prawda? Nie podchodźcie do tego, że klient nie widzi. Nie róbcie z tego typowo tematu mega zarobkowego, to znaczy wszystko najtańszym kosztem, takie mega januszowanie a jak najwięcej się nachapać. Nigdy nie zdobędziecie klienta premium, a na tym Wam powinno bardzo zależeć. Kolejny temat to taki ważny temat dla mnie, bo buduje wygląd, mega wygląd sceny. To jest tło za Wami. I teraz wiadomo, sale są różne, sceny są różne, ale możliwości zawsze jest kilka. Ja zaczynałem od rampy, na której miałem powieszony swój baner. Jednym się to mega podobało, drugim ani trochę. Powiem Wam szczerze, Rezultat przynosiło to zawsze, bo na zdjęciach zawsze było widać mój numer telefonu. Chociaż dzisiaj może zrobiłbym to inaczej i zrobiłem to inaczej. I nie musi być to wcale jakiś baner. Jeśli już będzie to baner, to pamiętajcie o jakimś fajnym designie tego banera, nie takim dorzynkowym, wiejskim. I nie róbcie tego sami, zapłaccie kilka stów za projekt. Niech to co będzie konkretnie zrobione z fajną realizacją, e, będzie naprawdę fajny efekt. Jeśli macie rampę, możecie powiesić baner, prawda? E, jeśli macie rampę, możecie powiesić czarną kotarę. Tą kotarę można podświetlić. Na tej kotarze można wyświetlić gobosem jakieś logo. E, może być to kurtyna LEDowa. Ta kurtyna LEDowa ma sterowanie, jest programowalna, diody świecą w różne kolory, robią fajny efekt za wami. No, właśnie, jeśli nie macie rampy, a używacie na przykład towerów, tak jak ja mam z głowami, to spójrzcie sobie na moje zdjęcia. Ja mam dwa rolapy, mam trzy rolapy. Zależnie od wielkości sceny, którą dysponujemy, mamy czasami nawet jeden rolap. Stoi rolap po środku z moim logotypem i nazwą niczym więcej fajnie podświetlony LED barem od dołu, że on się od razu świeci, pięknie się wyróżnia. Ja stoję przed tym rolapem na scenie, a po lewej, po prawej stronie Powierzy, po głowie ruchomej i cała, yy, cała symetria tego stanowiska i ładny wygląd jest bardzo, bardzo fajnie zachowany, i to się mega prezentuje. Jak tylko opuszczę ten rolap, to od razu widać jakąś brzydką szafę z tyłu, jakieś, nie wiem, odsłaniają się kable, które zawsze sobie kładę za tymi rolapami. Można to przecież ułożyć, pochować, od tego to jest. Słuchajcie, mogą to być ekrany multimedialne, mogą to być diody LEDowe, mogą to być telewizory stojące na standach, mogą to być multimedialne standy. Teraz są takie fajne rzeczy w produkcji. Wszystko oczywiście trzeba to pasować do swojego budżetu, natomiast warto to przemyśleć, bo to naprawdę robi fajny efekt, a można zrobić to niedużym kosztem. I naprawdę roll to jest jedno z najtańszych systemów, które można sobie zrobić i wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie. I słuchajcie, jest to kadr jednego z filmów, jednego z zespołu znalezionego na YouTubie. Ja tutaj celowo zamazałem twarze sympatycznego pana perkusisty. Spójrzcie sobie, co się dzieje na tej scenie. I do mnie mam tylko, nie, nie, nie tylko do mnie mam, jest napisane w tytule filmu, że to film promocyjny. I co, klient nie zwraca uwagi na takie rzeczy? To jest promocja? Tym bardziej, że spójrzcie, podłoga jest biała. A kable są czarne. Mega to widać. Spójrzcie, jaki makaron ma pan perkusista dookoła. Jakby nie poszedł, to może się po prostu wywrócić, zahaczyć i zabić, i pewnie będzie miał oczy dookoła głowy, ale przyjdzie druga w nocy i naprawdę można narobić sobie biedy. Przecież te kable można wziąć, złączyć razem. Pociągnąć dookoła perkusji, złączyć w jedną pytę i odejść do miksera, który stoi tam za panem perkusistą po środku. Spójrzcie, co się dzieje, na przykład za i pod kolumną po prawej stronie jest biała listwa prądowa, do której idą przewody zasilające od reflektora, par, od głowy ruchomej, a przy, pomiędzy towerem a statywem jest kilka zwojów przewodu sygnałowego do głośnika. I słuchajcie, można w najprostszy, najfajniejszy sposób kupić sobie skrimy na statywy. Kosztuje to 200-300 zł, a za skrimami można sporo ukryć. Skrimy można podświetlić i wygląda to 100 razy lepiej. Dodatkowo, za skrimami można sobie pozwolić na troszkę makaronu z przewodów, bo tego nie będzie widać od przodu. I na przykład tego, co pan tam ma za tym statywem, nie byłoby wtedy w przypadku skrimów widać. Tak jest wszystko na wierzchu, więc te kable należałoby poprowadzić. Prowadzić zupełnie inaczej, tak żeby nie było tych zwojów, tylko jeden pociągnięty przewód, a ten zwój nadmiarowy kabla złączyć ładnie, właśnie rzepką i położyć na samym dole pod statywem, albo jeszcze lepiej zrobić sobie pod mikserem takie miejsce, gdzie, gdzie będą naddatki tych kabli sygnałowych, po prostu. Leżały. Spójrzcie, jak wyglądają kable poprowadzone do miksera. Tam idą po prawej stronie cztery różne sznyty, które znowu można by pociągnąć dookoła kolumny, do znaczy dookoła towera i można by jedną ładną pytą pójść po, po prawej stronie od pana perkusisty, od pra po, prawej, po, no po prawej stronie od w sumie jego lewej nogi w tym wypadku pójść, ładnie złączyć kable razem. Spójrzcie na kolumnę głośnikową, jak kabel jest od od statywu odsunięty też odstaje. Eee, spójrzcie sobie tam pod nogami pana pośrodku, co się dzieje, tam też idzie kilka pyt, e, znaczy kilka przewodów e, i to wszystko wygląda mega, mega źle. Już nie mówię o tym poplątanym kablu od Pixel Bara, o tym, co się dzieje za basem. Znowu idą dwie pyty w stronę miksera, jak można by zrobić jeden spójny, e, spójny gruby, złączony przewód. Ale słuchajcie, spójrzcie teraz na drugi kadr. Tutaj jest kadr z drugiej strony widać trzech sympatycznych chłopaków, i chłopaki spójrzcie, oni naprawdę mają fajne światło, ja oglądałem ten film, to się prezentuje z, z daleka całkiem fajnie. Głowy ruchome sobie pracują, mają nagłośnienia fajnej klasy, tylko zabrakło takiego wykończenia. I jak widać chłopaki nie przywiązują do tego uwagi, być może jest to zrobione na szybko. I teraz spójrzcie na trzy miejsca. Pierwsze miejsce, no w sumie na cztery miejsca. W lewej, z lewej strony widzicie aluminiową wieżę od głowy ruchomej. A za tą wieżą, jak się dobrze przypatrzycie, widzicie to, o czym wam mówiłem. Wiszą po środku wieży kable. Tym bardziej, że ta wieża jest podświetlona dla efektu i te kable wiszą po środku tej wieży. Można by wziąć rzepki i te przewody złączyć za rurkami, żeby nie było ich totalnie widać. Drugie miejsce to spójrzcie na klawiszowca i na jego statyw. Jest to statyw firmy z Podobnie jak statek firmy King Mayer ma jedno duże ramię środkowe, z którego wychodzą dwa ramiona, które trzymają instrument. I to ramię duże służy do tego, żebyście za tym ramieniem schowali właśnie przewody. Po co te dwa, dwa kable zasilaj, dwa sygnałowe i ten zasilający wiszące w dół tego SD9, jak można by te kable ładnie pociągnąć za ramieniem staja, a one wychodziłyby za ramienia i włączane były do instrumentu wyglądałoby to 100 razy lepiej a tak mamy kolejne trzy kluski, które wiszą spod instrumentu dodatkowo jak macie statyw typu Spider Pro, to w Spiderze macie na przykład takie plastikowe uchwyty, bo wielu, wielu, wiele ludzi zadaje pytanie do czego to jest, to są właśnie uchwyty do trzymania Waszych przewodów a potem do nogi Spidera żebkujecie sobie te przewody, tak, żeby nie było widać w ogóle od strony frontu, od strony gości tych przewodów. Można je schować za nogą i od nogi wyjść sobie ładnie jedną linią. Drugie miejsce mamy umówione. Trzecie miejsce to spójrzcie sobie na mikrofon pana, pana wokalisty, pana saksofonisty, tam też wisi kabel niepotrzebnie, można by ten kabel owinąć dookoła statywu. Zostawiam sobie naddatek taki, żeby można było ten mikrofon wziąć w rękę, chyba że pan wokalista będzie biegał z tym mikrofonem gdzieś dookoła, ale wątpię pośród takiego makaronu, to można by się zabić. Kolejne miejsce to spójrzcie sobie, mówiłem o tym przed chwilą, spójrzcie sobie, co się dzieje za mikserem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, chyba osiem. Osiem makaronów wisi zupełnie, zupełnie luźno. Można by te przewody złączyć w jedną pytę, pociągnąć naraz, a nawet jakby się dobrze przyłożył to i po nodze od X ładnie by to poprowadził do ziemi, wyglądałoby to 100 razy schludniej. I jakby chłopaki przemyśleli rozłożenie tych przewodów, jakby te wszystkie naddatki, które leżą pod nogami, ładnie uporządkowali na scenie, to nie wyglądałyby te czarne przewody na tej białej, błyszczącej podłodze tak Strasznie. Jest to film reklamowy i można było do tego się 100 razy lepiej przyłożyć, jeśli chodzi o rozłożenie przewodów, bo muzycznie tu u chłopaków się wszystko zgadzało i tutaj nie ma się do czego czepiać. I jak widzicie, takie drobne szczegóły robią taką dużą robotę. Jak widzieliście, kilka najważniejszych punktów. Kilka detali składających się w rewelacyjną całość, którą możecie zbudować w oparciu o swoją wiedzę, w oparciu o ten odcinek o materiały, które znajdziecie gdziekolwiek w internecie. Inspirujcie się, uczcie się, kształćcie, rozwijajcie i miejcie otwarty umysł i skończcie z tekstem, że klient nie widzi różnicy, to po co się przykładać? Robicie wesele ludziom raz w życiu. Więc róbcie to na 120%, albo wcale. Po prostu, jeśli macie takie podejście, to lepiej siedźcie w domu i nie psujcie ludziom jedynego dnia w ich życiu. Kilka detali, tworzących spójną całość. Takie ważne, a takie nieważne, prawda? A jeśli uważacie, że klient nie zwraca uwagi, to zróbmy ankietę. Zróbcie ankietę na swoim fanpage'u. Rozłóżcie scenę na dwa sposoby, poświęćcie czas, makarony kontra super uporządkowane przewody, to mogą wystarczyć, to może nawet być na samych przewodach, nie musi być o tych pozostałych punktach symetrii sceny, możecie wrzucić zdjęcia dwóch różnych stanowisk, zróbcie ankietę, ja nie będę chodził po ulicy, robił wywiadu środowiskowego, bo ja wiem, że klient zwraca uwagę, oczywiście nie każdy, każdy jest inny, wiadomo, ale uwierzcie mi, spore grono klientów zwraca na to uwagę. Sporo grono klientów zwraca na inną rzecz uwagę. Jak połączycie te wszystkie rzeczy, to możecie podnieść cenę za usługę, bo rośnie jakość waszych usług, możecie dzięki temu zarabiać więcej, mieć lepszą renomę, mieć lepszych klientów, mniej marudnych, klientów, którzy będą chcieli właśnie Was, a nikogo innego na rynku. I tego życzę, jak zwykle, sobie i życzę przede wszystkim Wam. Wam którzy oglądacie kanał Akademii Keyboardu, Keyboardu, i za co Wam serdecznie mega dziękuję. Pamiętajcie o rzepkach, które możecie kupić na sklepie Akademii, pamiętajcie o gawsze, bez tego nie wyjeżdżajcie na żadną imprezę, na żadnego joba. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was mega pomocny. Jeśli tak, to koniecznie subskrybujcie kanał, klikajcie łapkę w górę, udostępniajcie, niech się się w świat i przede wszystkim piszcie swoje wnioski w komentarzu pod filmem. Czy zgadzacie się z moim punktem widzenia? Czy zgadzacie się z teorią, że klient nie widzi różnicy, więc po co się starać? No właśnie, piszcie o tym wszystkim w komentarzu pod filmem. Liczę na Was, a to nie pierwszy odcinek serii Chauturn... poradnika hałturnika. No właśnie, jakie chcielibyście kolejne odcinki, możecie również o tym pisać w komentarzu. O wszystkim, o czym tylko wiem, nagram dla Was odcinek, a jeśli czegoś nie wiem, to się dowiem. Bo ciągle się uczę. Trzymajcie się, cześć.